Cześć, mamy sobotni poranek. Przyjechałem na krótką zasiadkę na Wilczkowice do południa, chyba że wyjdzie słońce i zrobi się ciepło, no to zostanę może dłużej. Przyjadą wtedy do mnie dziewczyny, zrobimy jakiegoś grilla. Ale na razie nie zapowiada się to zbyt ciekawie, chociaż prognozy pogody mówią zupełnie co innego. Szybciutko, typowy spontan, bez łódki zanętowej, rakieta, coś tam, kobrą, rzucę parę kulek, no będziemy widzieć, co się będzie działo. Tutaj mam już przygotowane kilka kulek do kobry i tutaj mam przygotowany pele do rzechy, kulki, rzucę 20 rakiet i zarzucamy wędki. Kulka ananas podbita pływającą kukurydzą. Do tego pechałka i zarzucamy. Druga wędka na derigu, już tradycyjnie zbalansowany krab podbity kukurydzą. PV-eczka. I próbujemy coś złowić. To akurat po karpie. I tak mamy pierwszą rybkę. Wędki w wodzie. Około 2,5 godziny, bardzo delikatne branie, dosłownie dwa piki. Niestety nie udało mi się włączyć kamery, bo byłem dość daleko od wętek. Rybka wzięła na roni riga, na ananasa z podbitą kukurydzą pływającą. Taki maluszek, 8 kilo, pełnouski, ale cieszy. Jest kurczę. Pierwsza rybka, 8 kilo.
No! Na kogo się obraziłaś? Co? Na kogo się obraziłaś, Emilko? Emilko? Na grillu robią się pyszne pstrągi z biedry. Mało będę kończył tą zasiadkę. Widać, ryby tutaj na tym stawie dobrze znają się na zasadach. Wschodni wiatr, brania bardzo słabe i chimeryczne. Doczekałem się w sumie 3 brań. Niestety 2 to były zaraz spinki, zaraz po zacięciu. Także jeden ten karb, 8 kilo. Ogólnie jestem w miarę zadowolony. Przykre dla mnie jest to, że te 2 ryby mi się spięły, no ale nie udało się ich zobaczyć, no ale trudno. Ryba też musi mieć szansę. A więc do zobaczenia, do następnego razu. Widzimy się nad wodą.